Piąty projekt zarządu w sprawie planu finansowo-rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy II Grzechuszki na 2013 rok. Proszę Państwa, we wrześniu przyjęliśmy uchwałę jako projekt tego planu finansowego i standardowo jak co roku musimy już zatwierdzić na początku roku plan finansowo-rzeczowy. Myślę, że mogą się Państwo tutaj zapoznać w tekście. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Nic się nie zmieniło. Pani Jarosław. Tutaj była już mowa o tym, ale chciałbym się zapytać, czy w tym planie jest ujęty montaż domofonów do tej sali? To znaczy ja wystosowałam pismo w tym tygodniu do Urzędu Miasta o możliwość zamontowania domofonu. Opisałam tam taki pokrótce problem w związku właśnie z zalaniem, jakie u nas w biurze było. I zobaczymy, co nam odpiszą. Jeżeli może będzie tak, że zrobią oni nam to ze środków miejskich, jeżeli nie, no to będziemy musieli ze swoich i tak. A pismo to sugerowało, czy? Znaczy ja tak, ja na razie nie pisałam nic, że my zapłacimy, tylko jakby co to, że Urząd Miasta nam opłacił. To jeżeli nas napiszą tam, że koszt mniej więcej tyle i tyle, proszę, żeby Rada Dzielnicy sobie we własnym zakresie, no to wtedy tak, to my zapłacimy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta.